Przed nami wydarzenie, na które naprawdę czekaliśmy i to jest wydarzenie, które ucieszy całą publiczność zgromadzoną we Władysławowie w hali Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo, bo oto w finale zaprezentuje nam się Polak Marek Badowski. Mówione o tym było sporo w studiu, no ale naprawdę, Michale, bardzo się cieszymy. Wiemy o tym, że w półfinale dzisiejszym Marek Badowski pokonał Koreańczyka Park Chung-hyuka, który wcześniej, przypomnijmy, pokonał jedynkę tego turnieju, czyli pana Jotisa Gionisa, zawodnika, którego też dobrze znamy z naszej ligi. Tak. No i po drugiej stronie Shu Yingbin, mistrz Azji juniorów. Można powiedzieć, że w tak zwanym chińskim półfinale obserwowaliśmy remake wielkiego Shu, tyle że w wydaniu tenisowym, bo Shu Yingbin pokonał w 7 setach rodaka Shu Haidonga. Być może rodzina, kuzyny, bracia, nie wiem jak to po prostu wygląda w drzewie genealogicznym. W każdym razie, no, Shu Yingbin okazał się lepszy, 18 lat, 205 w rankingu, 22 lata Marka Badowskiego, 123 w tej chwili na liście światowej. Tak, ranking Chińczyka jest troszeczkę, Azjaty jest troszeczkę niższy niż Marka, aczkolwiek widzieliśmy kartę wyników tego młodego Azjaty. Naprawdę imponujące wyniki w kategoriach juniorskich, tak naprawdę dwie strony zapisane wynikami na poziomie światowym. Zobaczymy. No, tak, no naprawdę Chińczycy prezentują, każdy zawodnik z Chin prezentuje bardzo wysoki poziom i nieprzypadkowo znajdują się tutaj w Europie z reprezentacją. Oni muszą prezentować najwyższy poziom światowy, jeżeli trenują, grają w Europie na turniejach w cyklu Pro Tour. Wczoraj sporo mówiliśmy na ten temat, jeśli państwo mieli okazję oglądać naszą relację, o tym, że Marek Badowski znajduje się w świetnej formie, patrząc na ostatnie kilka miesięcy. Szczególnie podkreślaliśmy doskonały jego występ w Nantes podczas drużynowych Mistrzostw Europy, gdzie m.in. pokonał znakomitego Francuza należącego do ścisłej światowej czołówki Simona Gauzy'ego. I liczymy na to, że patrząc na to, jak rozkłada się ten turniej, to że Marek Badowski nadal pokaże, że znajduje się w znakomitej formie, szczególnie psychologicznej, dlatego że tutaj gra przed własną publicznością. No i musimy się przyznać, Michale, że nazywamy Marka Badowskiego takim królem cosu. Tak, no, tak, tak. Nazywamy Marka królem cosu, bo najlepsze wyniki sportowe Marka na arenie międzynarodowej to są turnieje Pro Tour rozgrywane na arenach cosu. Spała, co tak. Wspominaliśmy w poprzedniej transmisji, że Marek jedyny swój turniej międzynarodowy, jaki wygrał w kategorii U21, to zrobił to na turnieju rok temu w Spale. Dzisiaj karierę rozkłada bardzo dobrze. Dzisiaj jest w kategorii seniorskiej również w finale i finał przedni. To będzie ciekawa historia i będziemy ją wszystkim opowiadać, bo piękna historia i też no, jest w tym trochę elementu humorystycznego. Tak, gdybyśmy mieli to filmowo zapowiedzieć, to Wielki Shu kontra Król Cosu. Tak, dokładnie. Następny turniej międzynarodowy Polski Związek powinien zorganizować w kolejnym z ośrodków Cosu. Nie wiem, został Szczyrk, Zakopane, być może Spała już była, czyli dobrze. Szczyrk lub Zakopane, wtedy Marek dołoży kolejny turniej międzynarodowy, kolejny zwycięstwo. I tego sobie właśnie życzymy. 5-2. Na razie lepiej to spotkanie rozpoczął Shu Yingbin. O, no, na ekranie widzimy trenera, który ma doświadczenie z gry w Lidze Polskiej. Bardzo dobry kolega trenera Krzeszyskiego. Był zawodnikiem w zespole Ekstraklasy w Ostródzie. Wiem, że wczoraj się spotkali i żartowali na ten temat, że fajnie było, gdyby nasi zawodnicy spotkali się w finale i w tej chwili siedzą po przeciwnych stronach stołu i prowadzą swoich podopiecznych. Wytrzymał Marek tą akcję, naprawdę. Kilka razy był w trudnej sytuacji, ale nie popełnił prostego błędu. Początek seta bardzo, bardzo wyrównany. Joy!
przed chwilą było widać znaczek na desce, którą gra Azjata. To była deska, jedna z takich najszybszych desek chyba, jakie firmy tenisowe produkują. Czyli będzie bardzo, bardzo szybko i bardzo agresywnie. No, ten styl gry po prostu opiera się na dynamice, na szybkości. Ale ta szybkość wcale nie jest słabą stroną Marka Podowskiego, co zresztą pokazywał nam wielokrotnie podczas tego turnieju. Tak, Marek się nie przejmuje się za zagraniami Azjaty. Pana Shu bardzo ładnie zaatakował teraz w środek stołu. Azjata był zupełnie zdezorientowany. Nie odszukał piłki na stole, gdzie ona się po prostu... Totalne zaskoczenie. Ależ kontra teraz Marka Badowskiego. Tak, to była intuicja. To była intuicja, tego nie da rady się wytrenować. Niesamowite zagranie, był gotowy. Trochę przypominało to Timo Bola. Samo przedramie, sam nadgarstek, szybka reakcja, krótki ruch i zagranie w wolne miejsce, tam gdzie nie było przeciwnika. Jak wiemy, Timo Boll to jest najwyższa światła półka i to od tylu lat, że podziwiany chyba przez wszystkich zawodnik, tym bardziej, że z Europy. A jest to wiadomo rzadkość na tym światowym rynku tenisa stołowego, żeby w światowej czołówce tyle lat utrzymywał się zawodnik europejski. Wiemy, że tam dominacja Azjatów jest ogromna. Trochę Marka zaskoczył ten serwis. Reklamował po serwisie Chińczyka prawidłowość tego serwisu, bo był bardzo... Bardzo dużo rotacji, bardzo mocno narzucona piłka na krawędzi serwu nieprawidłowego. Czasami zawodnicy stosują to z premedytacją w ważnych momentach, po prostu wykorzystują przepisy tenisa stołowego i trochę je naginają, żeby ten serwis był jeszcze lepszy. Być może Azjata ma troszkę większe umiejętności techniczne i być może taktyczne, ale ja stawiam na Marka Podowskiego ze względu na jego cechy wolicjonalne, na jego charakter, bo znam tego zawodnika. Przez 5 lat, przez 4 lata był szkolony w Gdańskim Ośrodku, no i był naprawdę bardzo mocno, czasami niesforny, ale na pewno najbardziej pracujący zawodnik, najlepiej pracujący w całej grupie. Najbardziej charakterny, jakiego mieliśmy w całej grupie szkoleniowej. No, wiemy, że w sporcie trzeba umieć pokazywać ten pazur. Tak, cechy ewolucjonalne Marka, jego charakter, to nie musimy się na pewno martwić. Wymiana. Tak, tym razem lepszy był Chińczyk, zdążył tą ostatnią piłkę boczną linię stołu wyprowadzić. Trochę zaskoczył tym Marka. No i niestety dwie szanse setowe dla Chińczyka przy serwisie Polaka. Tak, odegranie piłki po siatce, to przez tą białą taśmę piłka się tylko przetoczyła, ona nawet się nie odbiła w kierunku Marka. Marek próbował doskoczyć, nawet wypuścił rakietkę z ręki, żeby po prostu odbić piłkę, no niestety ona spłynęła po siatce od razu. No. Zagranie było po prostu nie do odbioru, no duże szczęście po stronie Azjaty i pierwszy set należy do niego, 11-8. Przed chwilą widzieliśmy coaching w wykonaniu trenera Krzeszewskiego. No bo to jest ważny moment. Po tym pierwszym secie, który zawsze nazywamy takim badawczym, bo zawodnicy mają częściej bądź rzadziej okazję spotykać się podczas różnych turniejów, więc nawet jeśli mamy gdzieś dostępne nagrania wideo, czy obserwujemy zawodnika już podczas turnieju, to jednak takie bezpośrednie starcie daje nam najwięcej odpowiedzi. Tak, no to jest cały clue po prostu całej gry. No,
za chwilę te szachy będą się ping-pongowe po prostu zmieniać. Ta minuta jest po to, żeby po prostu trenerzy zmienili tę taktykę, żeby... Będzie roszada. Będzie. No będzie, pewnie będzie kombinowane. Zobaczymy, z jakim po prostu skutkiem. Z tego, co widziałem, to w boksie Marka trener Krzyszewski ma 5 butelek wody, czyli myślę, że nastawiają się na długą grę, że łatwo skóry nie sprzedadzą. No, na pojedynek 6-7-setowy. Chyba, że butelka na set. Chyba, że butelka... I czyli, że teraz 4 sety wygrane przez dobrze, Marka i będzie no 4-1, dobrze. Tak. Ta wersja byłaby najbardziej optymalna. Tak. Od wszystkich. Publiczność zaczęła troszeczkę mocniej wspomagać Marka. Ja myślę, że Marek za chwilę swoją grą pociągnie tutaj kibiców znajdujących się w hali w Cosów Cetniewie. I wszyscy mu tutaj pomogą na odniesieniu tego życiowego sukcesu. Może gdzieś usłyszymy wykrzyknięty jego pseudonim, Bady, na trybunach, chociaż tak. Ja widzę, że tak na razie grzecznie. Nie, ten... razie jest tylko są brawa, nie ma za dużo okrzyków. Tak, pełna kultura. Marek reklamuje zagrywki serwisowe Azjaty, pana Shu. Nie wiem, czy nie powinien udać się do sędziego. Ten serwis jest naprawdę na krawędzi prawidłowości, a właściwie myślę, że jest trochę nieprawidłowy. Piłka musi zostać podrzucona pionowo. Czyli no tak. Tak, zdeprymowało to bardzo Marka i... No właśnie, jak mówisz o przepisach serwisowych, to przypomnijmy, że też musi być odpowiednia wysokość tego serwisu, właśnie pionowo i jeszcze wysokość. Tak, minimum 16 cm w pionie i piłka powinna być cały czas widoczna. I tu mamy pole właśnie do popisu dla sędziów. Dokładnie. Jeśli jest coś nie tak, a przypomnijmy, że nieraz były takie sytuacje, na tym nawet najbliższym szczeblu, bo na pewno przypominasz sobie sytuację, że wielka mistrzyni Ding Ning, zawodniczka, która przecież jest cały czas w światowej czołówce, to właśnie kiedy robiła tego Tomahawka, to przez długi czas były wątpliwości, czy ona tam faktycznie pionowo serwuje, wyrzuca piłeczkę. Z tego co widzę, to ta sytuacja z tym serwisem obudziła jeszcze większą złość u Marka Badowskiego. Bo... jestem tym zawodnikiem. Tak, właśnie. Chyba nie zdeprymował się, tylko chyba się jeszcze bardziej obudził do walki. Ważny będzie ten punkt. Wyjść na prowadzenie 4-3, odebrać ten serwis. Jest dobrze. Jest dobrze, by była przynajmniej gra. Było 5 piłek w akcji, nie było łatwego punktu dla Chińczyka, nie było nic za darmo, on musiał się nabiegać, naatakować. I na odbiorze serwisu takie rozwiązanie jest jeszcze do przyjęcia. Nie dajemy przeciwnikowi łatwych punktów w pierwszym czy w drugim tempie, tylko po prostu wchodzimy w grę. Taka zasada też jest na przykład w szkoleniu zawodników japońskich. Najważniejsza zasada, dać piłkę na stół, nie zepsuć, nie dać łatwego punktu. Trudny jest ten serwis, bardzo, bardzo rotacyjny i do krótkiego forehandu. Marek tam próbuje zmieścić się backhandem, to była taka nieudana próba, chciał dobrze to zagrać. Nie wiem, czy nie powinien zostawać do odbioru forehandem ze strony forehandowej, backhandem ze strony backhandowej. O, piękna piłka. Lepiej niż Azjaci. Lepiej niż Chińczycy. Szybki serwis i przeskok. Naprawdę. Brak reakcji ze strony przeciwnika. O, jak piłka była w żubandzie, to zawodnik dopiero zorientował, gdzie jest. Co jest grane. No i po raz kolejny, czyli dwa takie zagrania szybkie z rzędu, tak. Bardzo soczyste. Trochę wygląda ten set jak w tenisie ziemnym na Wimbledonie, idą na przełamanie, po dwa serwisy. 3-1, 3-3, 5-3, 5-5. Kto ma serwis? Teraz jakby Marek przełamał te dwa serwisy, to ten set już mógł być jego.
Trochę za czysto, trochę za czysto, za czysto w rakietę, za spokojnie, piłka na stół, ale to jest finał. I tutaj troszeczkę tej agresji lub innego miejsca. No niestety, punktowa przewaga Shu Yingbina na tym etapie może już być coraz bardziej niepokojąca, ale wiemy, że tutaj nadzieje zdecydowanie nie powinny gasnąć, bo nawet podczas tego turnieju widzieliśmy odrobienie dużo gorszych strat. Tak, troszeczkę mnie zaniepokoiło to, że Marek tak troszeczkę fizycznie się przez chwilkę zawiesił i tak troszeczkę zawahał się. Miałem taką myśl, że być może troszeczkę odczuwa już trudy tego turnieju, bo od środy zostawia tutaj całe zdrowie, całe serce i trochę te nogi tam nie zareagowały tak jak trzeba. Ale jest jeszcze trochę czasu, żeby odwrócić grę i jestem spokojny o to, że będzie walka do końca. No i właśnie o to chodzi. Szósty punkt na koncie Badowskiego. Teraz, kiedyś była taka teoria, że z Azjatami trzeba doprowadzić do stanu w końcówce 8-8, 9-9, wtedy nagle tego Azjaty jest gdzieś tam połowę, nagle się robi. Miejmy nadzieję, że ta teoria się... Że ta teoria się sprawdzi, że im bliżej końca, im równiej, tym... Im bardziej czują ten oddech na plecach. Dokładnie, tak, tak. Jak prowadzą 3-4 punktami, to można przechodzić na drugą stronę, bo tego się już tak nie odrobi. Mam nadzieję, że ta zasada teraz znajdzie zastosowanie i Chińczyk troszeczkę się usztywni. Trafił nieczysto. Chińczyk przeprosił od razu Marka, bo to zagranie nie było okładziną, tylko kantem rakiety. Tak naprawdę piłkę nie odbiorł, dlatego ręka zawodnika z Azji była od razu w górze. Sorry, przepraszam, ale standardowe zachowanie, ale już to sene wrati. To sene wrati. Czyli punkty tak przypisane już Chińczykowi. Niestety teraz Shu Yingbin zdobywa 10 punkt, to oznacza 3 piłki setowe i możliwość wyjścia przez Chińczyka na 2-0 w tym meczu. Tak, no, przy tym przeskoku forehandowym w ostatniej piłce Marek złapał się drugi raz w tym meczu za plecy. Szczęście po stronie Polaka. Tak, pierwszy set różnicą dwóch punktów dla Shu. W tej chwili mamy różnicę 2 punktów. Miejmy nadzieję, że na 2 dobre odbiory Marka i na wyrównanie stanu 10-10. Dobry odbiór, świetnie zagrał Badowski, oszukał tutaj rywala. Tak, najprostszym sposobem przebił piłkę. Okej. Trener chiński prosi o czas. Zauważył, że to napięcie, że nerwowości w tym uderzeniu Azjaty było dużo. No ale trudno się dziwić, że właśnie w tym momencie, newralgiczny moment seta, tym bardziej, że było 10-7, 2 piłki z rzędu wygrane przez Polaka i no podobnie jak to widzieliśmy wśród singlistek, to jest moment na koncentrację, trochę na wybicie z rytmu rywala, chociaż my liczymy, że teraz to nie zadziała, bo nie za każdym razem musi ten timeout zadziałać, więc liczymy, że wzięty przez Chińczyka nie sprawi jemu tutaj tej dobrej energii, a będzie wręcz przeciwnie, za chwilę wyrówna popularny Bady na 10-10 i będziemy wtedy mieli grę na przewagi. Tak, tak. No, zobaczymy jak potoczy się ta akcja. Ja się obawiam, że będzie bardzo otwarta gra, w której Chińczyk czuje się bardzo dobrze. Nie wiem, czy to właśnie ten trener nie wziął tego czasu i wskazówka pójdzie górny serwis, żebyśmy od razu otworzyli grę, żebyś był w szybkiej grze.
Jak to będzie miała miejsce taka sytuacja, to Marek po prostu będzie musiał tą akcję wytrzymać. Potrafi to robić, potrafi grać z Azjatami, jak również z równymi najlepszymi zawodnikami na świecie. Pięknie zagrzewa publiczność do walki Marka Badowskiego. Zobaczymy, jak się ułoży ta akcja. Jest dobra sytuacja dla Polaka. Wychodzi ze stanu 7-10 na 10 do 10. Tak. No i będziemy grali na przewagę. Obronił trzy piłki meczowe, z czego dwie piłki przy bardzo dobrym serwisie Azjaty. Czeka. Otrzymał szybki serwis. Zobaczymy, co teraz będzie serwował Marek. Szkoda tego ataku, bo ta piłka była faktycznie podniesiona dobra do ataku, więc decyzja była dobra i widzieliśmy w tym meczu ćwierćfinałowym, który mieliśmy okazję razem oglądać, tak. To samo zagranie było z dobrym timingiem i poszło w stół, tym razem jednak się nie udało. Tak, no jest bardzo wyrównana gra, to w każdej chwili może się wszystko odwrócić i... No ale tym razem szansa setowa tak, dla Chińczyka. Dobrze otworzył z odbioru, tym backhandowym takim odbiorem atakującym, o którym już dużo wczoraj mówiliśmy, Marek Badowski wyrównuje z tamtego seta na po 11. Tak, dokładnie. No, ktoś Chińczyka w tej piłce trochę trzymał za rękę, bo on był i ustawiony, i na swoim, na forehandzie, to Chińczycy z zamkniętymi oczami bez stresu grają milion takich piłek bez straty, a tym razem no, popełnił go. Dobrze. Niestety w tej sytuacji bardziej precyzyjny okazał się zawodnik Azji. Mhm. Górę wzięła tutaj sprawność Azjaty. On doskoczył tutaj jak po prostu pantera do tej ostatniej piłki. Jak on się tam po prostu zmieścił, żeby to zagrać, to nikt tego po prostu nie wie. Szkoda tej akcji, dlatego że już miał tę gorszą pozycję Marek Badowski, a świetnie utrzymał się w tej akcji raz, drugi raz, ale później niestety kiedyś miał szansę. Zaryzykował w ostatniej piłce, potrafi tym backendem grać tak jak zagrał. Piłka minęła o milimetry stół. Ale miejmy nadzieję, że to jest po prostu wyrównana gra i za chwilę wszystko się odwróci. Sety są bardzo, bardzo wyrównane. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Proszę, jaki piękny backend. Tak, ale widzisz, Michale, to też jest pokazanie, że jeśli na przykład ktoś w komunikacie otrzymuje suchy wynik, że na przykład zawodnik, dajmy na to, wygrywa z kimś 4-0 i tak dalej, nie patrząc na to, jakie są losy setów, to zupełnie nie pokazuje nam przebiegu emocjonalnego pojedynku. Oczywiście my nie mówimy, że tutaj będzie 4-0, liczymy na to, że Marek Badowski za chwilę pokaże swój najlepszy tenisowy, który cały czas pokazuje, ale będzie miał też więcej szczęścia, bo umówmy się, przy grze na przewagi także tego szczęścia trochę zawodnik potrzebuje. Wielka odporność psychiczna ze stanu 7-10. Przypomnijmy, Badowski wyciągnął na remis po 10, więc tutaj no, nie miał łatwo Shu Jingbin, żeby wygrać tego seta z Polakiem. Niestety na razie wynik niekorzystny. Tak, no będziemy mieli teraz trzeciego seta. No, bardzo ważny set dla układu takiego strategicznego całego spotkania. Teraz myślę, że no, panowie grają w ping-ponga już od wielu lat. Oni wiedzą, że trzeba się skoncentrować na następnej piłce, no, i tylko wyłącznie na tym. Ale ważne też teraz, jak widzę, że tę pierwszą piłkę wygrał Badowski, żeby na przykład był w stanie zbudować tę kilkupunktową przewagę, bo to by mu na pewno pomogło. Tak, dokładnie. Bo tak cały czas idzie, cały czas skrada się punkt. Jest jedną, dwie piłki cały czas za Chińczykiem. To nie jest komfortowa sytuacja, jak się ciągle goni. No właśnie. Dobrze by było, gdyby w tym secie Marek Badowski założył żółtą koszulkę lidera. Tak, dokładnie. Taką pięciopunktową przewagą na początku. Liczymy na jakąś ucieczkę punktową. Tak, ucieczkę. Tak, piłka dobra, bardzo dobra reakcja sędziego, chciałem powiedzieć. Mogło mi się wydawać, że była sporna, ale ona była dobra. Dlaczego? Nie, ta piłka była dobra, panie sędzino.
trochę nie rozumiem tej decyzji, bo siedzimy bardzo blisko stołu. No właśnie. Naprawdę. W pierwszym odruchu pani sędzia pokazała punkt dla Marka. Okej. Okay. Ale najważniejsze jest, że Badowski nie zraża się. Tak. No to... Tamtą sytuację już od razu zapomniał, zdobył punkt, wyrównał. Szybko potrafi to zrobić. Prawda, już przegrywa w setach 2-0, mimo wszystko wychodzi do trzeciego seta i po pierwszej piłce... Jest to ten świetny odbiór backhandowy. Tak. Tam jest dużo takiego, to jest... Tak, to jest ten właśnie flip. Flip, nazywany czasami bananem, ta piłka trochę tak się kręci, ten ruch przypomina... Ale to jest bardziej dla wielbicieli owoców. Tak, tak. Dla wegan, określenie dla wegan grał. Tak, najbardziej popularny flip, ale tak. Banan także się pojawia. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, gra troszeczkę się poukładała. Męczy, zawodnik z Azji jest męczony przez stronę backendową i tą pierwszą piłką nie robi zbyt wiele krzywdy naszemu zawodnikowi. To nie jest jak jakiś huragan, jakieś tornado z backendu, to jest raczej taka spokojnie zaatakowana piłka. Można to zablokować, można to skontrolować i już któryś raz z rzędu Marek to wykorzystuje. No, 4-3, piłka zawisła na taśmie i została na połowie Marka, ale w dalszym ciągu prowadzenie. Tak, no Marek popatrzył w sufit, on wie, że on miał tą piłkę na rakiecie, tam było wszystko zapięte na ostatni guzik, no gdzieś ta piłka po prostu minimalnie skręciła w ostatniej fazie lotu. Też taki bunt, teraz sobie pomyślałem, że on też troszeczkę wygląda na tak podmęczonego całym turnieju. Może gdzieś tam zmiana klimatyczna zaczyna pomału działać. Miejmy szansę, że może gdzieś tam się w środek nocy w Azji pojawia. Bo no ale trochę dziwnie, pewnie właśnie w drugą stronę. W drugą stronę, nie, już mi się te po prostu strefy klimatyczne. Może to jest jego czwarta doba, która podobno jest najgorsza i gdzieś tu za chwilę zaczynam zasypiać. Tak, bo to już jest taki trzeci, właściwie prosty błąd w tym secie, co u Azjatów nie jest spotykane. Oni taką piłkę po prostu z zamkniętymi na stół. Czyli idąc dalej, patrząc na twoją terminologię, którą zastosowałeś wcześniej, Marek Badowski usypia swojego. Usypia, czas usypia, Marek usypia. Marek, gra jak najdłużej, żeby tak gra trwała przez godzinę czasu. Jest czasami tak, czasami byliśmy na zgrupowaniach w Azji, to jest czasami tak, że któryś tam dzień jest kryzys i nie, ciężko sobie poradzić, a w tenisie stołowym no musisz bardzo dobrze piłkę widzieć, czuć i... Efektowna wymiana. Niestety zakończona punktem Shu Yingbina. Pani sędzina pomyliła kartkę, wyjęła kartkę czerwoną, zabierę zamiast timeoutu, no za chwileczkę poprawiła swoją decyzję. No właśnie zacząłem mieć obawy, że coś Michale straciliśmy, jakieś niesportowe zachowanie, że ktoś dostanie czerwoną i... Myślałem, że po prostu może ktoś z zawodników szeptem coś powiedział pani sędzi, kiedy dokładnie. Był gdzieś w pobliżu. A to tylko nie ta kartka. 6-5. Marek sam zadecydował o czasie. To też takie bardzo odpowiedzialne zachowanie. Zawodnik też najlepiej czuje, może czas, coś nie tak. Już grał atak forehandowy i już kręcił głową, już wiedział, że źle zagrał, dlatego... No właśnie, w kwestii timeoutu no są te dwie możliwości, czyli wiadomo, że zawodnik bierze sam, bądź trener decyduje. Tutaj jest dowolność pod tym względem. W przypadku singla pani
Dziewczyny nie miały takiej możliwości, miały tylko wybór. Tak, dokładnie. Mogły same zadecydować. Tak, musiały być dorosłe. Odpowiedzialne. Odpowiedzialne, bo trenerzy pili kawkę na trybunach. Ze względu na to, że jak gra dwóch zawodników, to... Z jednego kraju, to oczywiście kraju, wiemy, że wtedy tak. Nie partycypują w takim wydarzeniu. I teraz piękna i ważna wymiana, to trzeba podkreślić, wygrana przez Badowskiego. Tak, pomału, tak jak sobie życzyliśmy, uciekał. Na razie uciekł na 2 punkty przewagi. Niech te 2 punkty przewagi zostaną jeszcze przez kilka piłek i będziemy mieli 11-8 i stan meczu 2-1. Odczytał Chińczyk zamiary Marka, on już tam się przestawiał kilka sekund wcześniej, wiedział, że taki szybki serwis poleci, bo już w połowie drogi tam się po prostu czaił na ten atak. Bardzo dobrze tym razem przeczytał grę. Trener chiński poderwał się z miejsca, bo to było to, co on oczekiwał od swojego zawodnika. Zagranie backhandem po prostu. Przy poprzedniej akcji był trochę zły na to, że jego podopieczny tego nie wykonał. Tym razem wykonał i spojrzeli na siebie. To było to. No. Czas na Marka. Niestety po taśmie w aut. Tak, podpowiedzi z trybu. Marek, spokój, Marek, dasz radę. Fajnie ludzie tutaj bliscy Marka wspierają. Podwójne szczęście Marka. No i finalnie szczęście po stronie Marka Badowskiego. Tak, tak. 2 razy zagrał Chińczykowi po siatce. Pierwszy raz, drugi raz. Nie, Marek musi wygrać ten finał, tutaj, bo tyle szczęścia naraz, to przy takim stanie to był znak, to teraz się odwróci. Szukamy tych znaków. Szukamy znaków, chcielibyśmy, żeby to był właśnie ten moment, kiedy gra się odwróci. Serwis będzie powtórzony. Świetnie, Marek Badowski zupełnie nie odczytał tego zagrania. Swingwin. Tak, nie było go tam, on nie wiedział, co się dzieje w tej akcji. Tu odebrał, gdzieś tam próbował coś zagrać backhandem. To... No i okazja do zakończenia tego seta. 10-9, piłka setowa dla Badowskiego. Tak, udało się. 1-2 patrząc ze strony Marka Badowskiego sytuacja i nasze humory, Michale, są zupełnie inne. Tak, dokładnie. No ja też się tu troszeczkę zerwałem z miejsca jako komentatorzy nie możemy Marka za bardzo wspierać. Są bardzo blisko nas. No. Tak, czasem nawet widzimy ich wzrok, tak, kiedy głośniej zareagujemy, więc no, mimo że całym sercem kibicujemy Markowi Badowskiemu, ale jak najbardziej ma tam wsparcie. Trener Krzeszewski właśnie teraz ma okazję do coachingu i takiego podtrzymania dobrej gry. Wiadomo, że dużo wczoraj o tym, Michale, wspominaliśmy, że tenisowy jest taką grą, że tutaj cały czas się coś zmienia, więc na pewno domyślamy się, że nie ma rad w stylu zupełnie to samo, bo domyślamy się, że Chińczyk coś zmieni i już jakiś panaceum szykują Polacy na to, co się stanie, ale generalnie faktycznie przesłanie po wygranym secie powinno być podtrzymania pewnych tendencji. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Chociaż czasami to jest paradoks. Czasami chce się powiedzieć, by coś zmienić, a tak naprawdę trzeba grać to samo. Czasami to są bardzo trudne decyzje. Dylematy trenerskie. Dylematy trenerskie i zawodnicze. Czasami prosta gra przynosi efekty, czasami trzeba zagrać troszeczkę trudniej.
Czasami najprostsza podpowiedź jest odpowiedzią najlepszą. Bywały takie sytuacje nawet na najwyższym poziomie, tak jak tutaj, no, graj do czerwonej okładziny. I gdzieś tam zawodnik w stresie, w zmęczeniu czasami najprostsze rzeczy działają. Mam wrażenie, że jedna z Chinek mało zainteresowana tym, co się dzieje w singlu męskim, mimo że powinna tutaj Shuingbina wspierać. Tak, no. Dziewczyny na pewno, no, też szkoleniowo turnieje, myślę, że grały i w debla, i w singla. I już trochę pewnie w niedzielę wieczorem już na tego ping-ponga już nie mogą patrzeć, chciałyby troszeczkę mieć luzu. Pobuszować w mediach społecznościowych. Tak, dokładnie, zapewne. Dokładnie, tak jak mówisz. Ale to tak bardzo fajny obrazek, że siedzą na sali i wspierają, może nie mało aktywnie, ale są. Co? Marek Badowski wrócił, tak jakby drugi oddech i też ta fizyczność Marka wygląda teraz lepiej, bo ten drugi set to już tak trochę było ciężko, ale... No ale sam dobrze wiesz, że w sporcie jest tak, że zupełnie inaczej odczuwamy zmęczenie, kiedy wygrywamy. Tak, dokładnie tak jak mówisz, no jest, widać gaz, widać energię, tak jakby to była środa, to był czwartek, jakby zaczynał ten turniej. Na świeżości. Tak. Oby tak było do końca. Teraz bardzo skuteczny Chińczyk z tym topspinem po przekątnej. Bardzo silne uderzenie. Doskonałe miejsce upadku. No i nie wiem, tak, nic do powiedzenia. To było w Marek ciemno, to było tak. To... On to uwielbia taki odbiór i wtedy, kiedy stoi tam forehandem, to już jest takie, czasami mówimy, że to jest wiosło, że ludzie z Azji mają, zawodnicy wiosłują tym forehandem. Europa ma troszeczkę inną technikę. Troszkę inaczej pływamy. Trochę inaczej, tak. Wiosła mamy trochę krótsze, trochę mniejsze koła zamachowe. Chociaż Jarvis pokazywał, że on ma całkiem spore. Tak, przy serwisie, przy akcji serwisowej. Wspominamy pewnego Anglika, który na szczęście został odprawiony z kwitkiem przez Marka Badowskiego. Tak. Jest. Teraz Azjata wygląda na to, że go trochę gosiły, trochę skrzydełka mu zostały podcięte po tym. On wie, że ten wieczór chyba się dopiero dla niego zaczyna. Bo nie doszedł nogami do tego backhandu. No, gdzieś tam był, ale tak nie do końca. Życzymy mu jak najlepiej, ale tak naprawdę trzymamy w 100% kciuki za Marka. Kontra. Nadział się Marek, bardzo dobrze zagrał backhandem. Chciał poprawić forehandem. No. Tutaj Chińczyk też wykazał się światową klasą i refleksem, i czytaniem gry, intuicją. Teraz taka gorsza faza Konoi Badowskiego i można powiedzieć, że też lepsza w wykonaniu Shuingbina, i to niestety gdzieś się przecinają te dwie opinie. O, trener jest z Malezji, trener z Singapuru. Też trochę zmęczony. Też, no pracował, 7 godzin dziennie trenowali, codziennie. Dzieciaki w wieku do 13 lat. Dzisiaj po południu to było sobie tylko wolne, żeby obejrzeć finał w Tedniowie. Tak, to będzie taka gra jak Agassi z Samprasem. No, coś czuję, że mam nadzieję, że tak będzie. Już nie będzie chodziło o ping-pong, tylko kto jest silniejszy fizycznie i psychicznie.
Tylko jeśli porównałeś to spotkanie do spotkania Agassiego z Samprasem, to musimy wybrać tego, który wygra brzydko. Dokładnie. Kto jest Agassi? Stawiamy na Marka. Potrzebuje Marek tego seta. Potrzebuje Trzeski. Muszą być w kontakcie. Dobrze. Znakomity bek. On się okazał drogą do tego punktu Borowskiego. Te zagrania backhandem, które idą po przekątnej, to z jednej i z drugiej strony przynoszą więcej punktów. Dosyć niestandardowo to wygląda, ale jeden i drugi zawodnik robią na tym bardzo dużo punktów. Jak grają do czystego backhandu ten atak, to przeważnie dostają piłkę z powrotem i tracą punkty. Będzie musiał się wybronić. Efektowna akcja, jak to się zakończy. Szykuje się Marek do kontry, idzie do kontry. Piękna akcja. Niestety szkoda, ale wielkie brawa należą się jednemu i drugiemu. To właśnie kochamy w tenisie stołowym. Takie wymiany. Tak, pięć razy się broni. Ja widziałem, że już Kotomaka szuka, żeby skontrować. No, skontrował. Wtedy Chińczyk był gotowy i z powrotem wrócił do ataku. Już tutaj Marek po prostu nie dał rady. Ta akcja trwała naprawdę kilka soczystych uderzeń i dużo biegania. Chińczyk wychodzi na dwupunktowe prowadzenie. Ja nie wiem, czy w poprzednim secie też nie prowadził dwoma piłkami. Miejmy nadzieję, że sytuacja się powtórzy. Znowu szukamy znaków. Deja vu, tak, może. Pewnych powtórek, pewnych kalek. Tak. Niech to się ponownie zdarzy. Te dwa punkty. Niech Marek Badowski odrobi. Znakomicie Badowski. Czysto po przekątnej, tam przeciwnika absolutnie nie było. Ulubiony wynik Marka. Dwa punkty do tyłu, dwa punkty na minusie, wtedy zaczyna grać. Niech to się sprawdzi. Trener chiński bardzo głośno podpowiada. Jakaś zdecydowana komenda. Niestety nie rozumiemy, możemy tylko się domyślać. Zapewne były to jakieś motywujące zdania. Albo może o 2 centymetry, o 3 centymetry za wysoki ten odbiór. Na wyższym poziomie właśnie w tym setowego wystarczy tylko taka mała niedokładność, a już otrzymujemy takie zabójcze uderzenie. Niestety w tej fazie bardziej precyzyjny Shuying Bin doprowadza on do sytuacji, w której ma 3 piłki setowe, może za chwilę prowadzić 3-1 w setach. Będzie podawał Badowski. Niestety 11-7. Od razu uciszyła się hala Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo. Wiadomo, że dzisiaj tutaj pełne wsparcie dla Marka, to jest oczywiste. Tak. Kibice potrzebują kilka chwil spokoju, żeby się zebrać do kolejnej fazy dopingu. Mam nadzieję, że w piątym secie, o tym jestem przekonany, że Marek na pewno ruszy do boju, do walki, do gry. Tak, to jest zawodnik, którego trudno złamać. Widzieliśmy podczas wielu turniejów, że on jak przegrywa, potrafi, te jego powroty są bardzo znane, wspominane Nantes już nieraz podczas tego turnieju, ale nie tylko, to jest właśnie taki zawodnik, który naprawdę trzeba gdzieś okazać mu wyższość i wtedy dopiero kiedy się zdobędzie ten ostatni punkt, wygra tego czwartego seta, to dopiero wtedy można powiedzieć, że wygrało się z Markiem Badowskim. On nie pozwala na to, żeby już wcześniej gdzieś nawet językiem ciała pokazywać, że już ma dość, że chciałby odpuścić chociaż na moment. Tak, dokładnie tak jak mówisz. No, tak, czasami nazywamy to wańka wstańka i ciągle wraca. No, miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu
jestem przekonany o tym, że znowu wróci do gry. No też dzięki takiej swojej postawie sportowej i takim cechą charakteru, no widzimy Marka dzisiaj w finale dużego turnieju międzynarodowego. I on to naprawdę swoim charakterem i długą, ciężką pracą po prostu sam sobie wypracował. No ale niepokojącym sygnałem na pewno może być to, że chyba pierwszy raz aż tak ekspresyjnie zakrzyknął sobie Chewing Bean. Widać, że on też czuje, że to jest ten moment, że prowadzi 3-1 w setach i jeśli tutaj zdobędzie kilkupunktową przewagę, może sobie otworzyć drogę do zwycięstwa. My liczymy, że będzie zupełnie co innego. Na to liczymy. Na taką postawę Marka Wadowskiego, który się przed chwilą uśmiechnął charakterystycznie. To było coś niesamowitego. Proszę, trenerzy ITTF-u również są zdumieni zagraniem Marka. Ta energia taka między zawodnikami przepływa z połowy stołu na połowę. W tej chwili ten Chińczyk wygląda na takiego bardziej zmotywowanego i na faceta w lepszej formie. To jest mistrz Azji do 18 lat. Żeby zostać mistrzem Azji do 18 lat, gdzie są setki tysięcy super wyszkolonych zawodników, utalentowanych, to naprawdę jest bardzo godny przeciwnik. I z takim przeciwnikiem też czasami można uznać wyższość. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale szacunek dla tego Azjaty na pewno trzeba mieć. No tym bardziej, że to zwycięstwo, o którym wspominasz, jest dość świeże. Zdobył to mistrzostwo Azji niedawno. Wspominaliśmy, ma 18 lat, więc wiadomo, że jeszcze można powiedzieć, że gdzieś w ustach czuje ten posmak zwycięstwa w tych mistrzostwach Azji, ale liczymy na to, że w tym turnieju na polskiej ziemi Marek Wadowski będzie w stanie wyrwać ten triumf. Zdziwiony Chińczyk, że dostał odpowiedź od Marka Baduskiego. Myślał, że jego atak już będzie atakiem kończącym, a tu kontra. Zagrał na najwyższym poziomie światowym, dostał odpowiedź na najwyższym poziomie światowym. Trochę był zdziwiony. 3-2, to był bardzo ważny punkt, żeby trzymać tą grę cały czas w kontakcie. Punkt za punkt, blisko wyniku do samej końcówki seta. Serwisy teraz dla Marka Baduskiego. Ważne, żeby zaserwowało tak, żeby uniemożliwił zawodnikowi spin agresywny atak. To jest najważniejsze, bo na pewno będzie się do tego pchał Azjata. Był w tarapatach Marek. Tak naprawdę dużo szczęścia w tej akcji, ale szczęścia też potrzebujemy wszyscy w tej grze, Marek przede wszystkim. Bronił się Chińczyk naprawdę dopiero atakami forehandowymi bardzo mocno. Tych kilku przebiciach pierwszy zdecydował się zaatakować Wadowski. Tak, taki no big point, tak jak mówiliśmy, no to jest, miał piłkę, to było tak naprawdę trochę taki rzut karny, bo piłka była wysoka i to jest ulubione zagranie z Marka, potrafi dograć. Dzisiaj już drugi raz gdzieś tam zawodzi ten forehand. Z Tomem Jarvisem pokazał, że naprawdę potrafi to robić. Tak. Niestety, coraz więcej takiej energii kumuluje Chewing Bean.
Tak, tak, no zobaczymy, no 4 punkty to jeszcze nie jest aż tak wysoko. Troszeczkę martwi ta dobra gra Chińczyka, bo zniósł się w tej chwili na poziom światowy i utrzymuje się od początku piątego seta na tym poziomie. Miejmy nadzieję, że za chwilę mu się to skończy. No i w tej chwili bardzo ważna, piękna postawa kibiców w hali, że starają się jak tylko mogą zagrzewać do walki Marka Badowskiego. Tak, pierwszy jeden punkt odrobiony. Może gdzieś troszeczkę zepnie Chińczyka przed zwycięstwem. Sama myśl o tym, że wygra tak ten duży turniej. Niestety, 8 punkt już ląduje na koncie Shu Yingbin. Tak, no to jest wysoka cena na tak wysokim poziomie. Jeden czy dwa błędy w secie czasami kosztują seta. No zobaczymy, no jeszcze mamy trochę czasu i potrzebujemy dobrej gry, szczęścia i po trochę pomocy Azjaty. Teraz atak. Dobry topski forehandowy w wykonaniu Badowskiego. Idzie. Taki, wydaje mi się, że to jest taki ostatni już zryw w tym secie Marka, bo poszedł żwawo po piłkę, szybko przybiegł do stołu. Odbiór nieprecyzyjny. 4 punktowa przewaga Shu Yingbina. Trudny serwis był naprawdę bardzo trudny. Chińczyk bardzo mocno Azjata schował tę piłkę za swoim ciałem. Do końca nie było wiadomo, jaka rotacja. I kontra w wykonaniu Azjaty. Bezwzględna, precyzyjna. No i to oznacza 5 piłek meczowych dla Shu Yingbina. Już za chwilę może być po tym spotkaniu. Robi co może Marek. No, na razie troszkę lepszy jest zawodnik. Mistrz Azji do 18 lat. Zobaczymy. Różne rzeczy już widzieliśmy w tej chwili. Tak, wszystko no, nadzieja może... nie może gasnąć. Musimy jeszcze zaciskać kciuki, że to jeszcze nie koniec. Trochę luzu, 2 piłki, 3 piłki i znowu będzie blisko. Jedno już jest, tak. Czasami pojawia się taki syndrom, że jak już się po prostu pogodzimy z wynikiem, że już nie mamy nic do stracenia, włącza to się ten los. Los się włączy i czasami to ratuje skórę. Kolejna szansa na Shu Yingbina na zamknięcie tego meczu. Miejmy nadzieję, że mu się to nie uda. Niestety 11 punkt w tej partii zdobyty przez Chińczyka Shu Yingbina i to on wygrywa męskiego singla podczas Challenge Polish Open we Władysławowie w Cetniewie. No nie udało się Markowi Badowskiemu, ale trzeba powiedzieć jasno, to naprawdę był dobry turniej w wykonaniu Polaka. Tak, no finał był bardzo trudny. Ja myślę, Marcinie, że powinniśmy się skoncentrować na tym, że to jest wielki sukces Marka, największy chyba w jego seniorskiej karierze. Super turniej w wykonaniu tego zawodnika. Będzie jeszcze trochę musiał w cosach pograć, żeby ten tytuł zdobyć. Ja myślę, że to jest piękna historia, piękny wynik i powinniśmy się jako środowisko tenisowego z tego i wszyscy nasi kibice cieszyć. Wiemy jedno, drodzy Państwo, Shu Yingbin, mistrz Azji juniorów, pokonał w finale singla męskiego Marka Badowskiego, no, który na pewno już za moment będzie naszym gościem. Drodzy Państwo, cieszymy się z wyników Polaków, bo wiadomo, że i zarówno Debel, jak i teraz Marek Badowski świetnie nam się pokazali. Po przerwie reklamowej będzie studio, a my się już żegnamy. Nie będzie przerwy reklamowej, jednak studio będzie od razu, a my się już żegnamy i dziękujemy za te 2 dni komentowania. Dziękuję. Michał Dziubański i Marcin Cisowski. Zapraszamy na studio.